Zakłady Radmor w Gdyni powstały, by zaopatrywać nasze statki w urządzenia radiokomunikacyjne i nawigacyjne. Ale przed 2 laty rozpoczęły także produkcję wysokiej klasy radioodbiorników dla normalnych, zwanych u nas rynkowymi odbiorców. Dotychczas ich produkcja odbywa się w niewielkim baraku, ale już buduje się nową halę, gdzie można będzie produkować 19 tysięcy aparatów. A o ich klasie niech świadczy fakt, że jako pierwsze w Polsce otrzymały światowy znak jakości Q. Amatorów uprzedzamy, to bardzo drogi sprzęt. Radmor odbiera fale długie i ultrakrótkie, programy mono i stereofoniczne oraz pozwala na uzyskanie efektów quasi-kwadrofonii, to znaczy z 4 głośników. Pedantyczne sprawdzanie wszystkich części i każdej fazy montażu oraz kontrola komputerowa wyeliminowały praktycznie braki. Fabryka nie miała dotąd ani jednej reklamacji. Godny podziwu i naśladowania fenomen. Za ich sprawą miliony Polaków słuchają muzyki w konserwie. Warszawskie zakłady imienia Kasprzaka, jedyny w kraju wytwórca magnetofonów. Setki tysięcy sztuk rocznie, ale to wciąż za mało. List Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza. Apel o dodatkową produkcję. Odpowiedź załogi Kasprzaka. W tym roku będzie 1 000 000 magnetofonów i magnetowidów. Ilość tak, ale nie mniej ważna jakość. Jeżeli sprawdzian wypadnie pomyślnie, nagroda za dobrą robotę. Precyzyjna aparatura ujawni każdą usterkę. Z jakością wyrobów Kasprzaka różnie bywało. Teraz sito kontroli zagęszczono. Magnetofony sprawdza się kilkakrotnie. Setki godzin prób, zanim aparaty znajdą się w sklepie. Rezultaty widoczne. MK-125, niegdyś pod ostrzałem krytyki, dziś zdobywca znaku jakości. W fabrycznym salonie przegląd bieżącej produkcji. Aparat Quadro Stereo brzmi ze wszystkich 4 kątów. To nowość. Szerszą publiczność zadowolą nawet te zwykłe. Tłok w fabrycznej hali, gorączka na stanowiskach pracy, tempo zapiera dech w piersiach. Hasło jak z elektronicznego pola bitwy. Trwa batalia o magnetowid z Kasprzaka. Odzew już jest, proszę Państwa. Kupiony w częściach od południowo-koreańskich firm Bondstech i Goldstar. Zmontowany na miejscu, opatrzony napisami i opakowany. Nieocenione marzenie tysięcy wideomanów. Przepraszam, ocenione. Na 500 000. Taki sam można kupić w Hongkongu za niespełna $250. Warta skórka wyprawki? Jest też i własna, odważna myśl techniczna. MTV-100. Waży 12 kg. Następny model ma być lżejszy. To wiadomo, ale nie wiadomo, czy tańszy, czy opłacalny w produkcji, czy i z jakim dewizowym wkładem. Zdaje się, że po zegarkach z Błonia mamy jeszcze do wyważenia kilka otwartych drzwi.